witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie w mojej pięknej bajce. A dzień dobry, witam. Witam. Jedziemy dzisiaj na grzyby. Sprawdzimy, czy coś nazbieramy. Koleżanka do mnie wczoraj zadzwoniła i wystarczyło jedno słowo: Reniu, ile jest młodych grzybów? No i Renia dzisiaj jedzie, ale najpierw musimy pokonać tutaj tą drogę. No i jeżeli ktoś ma auto z niskim zawieszeniem, to niestety tutaj nie powinien się pchać, zostawić sobie samochód. To jest droga główna, ale zostawić tam na samym początku, nie przepychać się tutaj. Jeszcze w tym miejscu jako tako ona wygląda, ale przed chwileczką pokonywaliśmy istne bagna. Dojechaliśmy do lasu. Mamusia poszła w drugą stronę. Ona zawsze idzie w swoim kierunku, ale później jak co do czego, to kosz taki pękaty na harata, że hej, Krzyś całą drogę jęczał. Daleko jeszcze, daleko jeszcze. A na koniec kapnął się, ale to nie jest ten kierunek, co w tamtym roku. A ja mam właśnie pierwszego grzybka. A ten zamiast zbierać, to nagrywa. Kosz dostał. Ciekawe, czy będzie pełny. Zobaczymy. Zobaczymy na koniec. I właśnie wyszło zdublowanie. On nagrywa mnie, a ja nagrywam jego. Jest kolejny grzybek. W koszyczku mam już tyle. Sprawdzimy, co udało się znaleźć Krzysiowi. Mówi, że w jego stronach nie ma i wy też piszecie, że w rejonach, właściwie na Podlasiu, grzybów nie ma, jest jak są, to sporadycznie. I przyjechał na grzybki tutaj do mnie, nie mógł się doczekać. Tych grzybków ma. Maleństwa. 2, 4, 6. Maleństwa. Ale 6 sztuk jest. A tutaj jeszcze jest jeden, zobacz. Przeszłeś obok niego. Widzisz, jaki ładny grzybeczek? Ja trochę zostawiam dla ciebie. Dla mnie zostawiasz. Ty się tutaj nie tłumacz, dla mnie zostawiasz. Nie widziałeś go i tyle. Taka jest prawda, panie Krzysztofie. Zostawiam dla ciebie. Tak, zostawiasz dla mnie. No niech ci będzie, że zostawiasz dla mnie. Bardzo dziękuję za łaskawość. Widzę kolejnego grzybka. Tutaj. Ale ten się już nie nadaje do niczego, bo ma spleśniałą nóżkę. A oto i muchomorek czerwony, Amanita muscaria, kiedyś niedoceniany, niszczony w lesie, dostawałam białej gorączki, jak widziałam podeptane, zniszczone muchomorki, a dzisiaj są one poszukiwane, szeroko pozyskiwane ze względu na swoje szerokie właściwości lecznicze dla naszego organizmu, ale tutaj też uwaga, przestrzegam wszystkich przed pozyskiwaniem z muchomorka samemu leków, bo jeżeli się tego nie potrafi, to można niestety zrobić sobie krzywdę. To już trzeba umieć i lepiej taki lek pozyskać od kogoś, kto wie, jak to zrobić, jak się tym muchomorkiem zająć. Grzybków jest dosyć sporo jeszcze, a wręcz nawet bym powiedziała, że dużo. Są malutkie, nie ma grzybów dużych, czyli są albo wyzbierane, albo dopiero kolejny raz ruszyła tutaj praca grzybni. I są kolejne
Cztery sztuki piękne, zobaczcie. W koszyku jest dosyć sporo. Grzyby też są. Do tej pory trafiały mi się w przewadze same malutkie, a teraz trafiły mi się większe, takie jakich szukam, bo do suszenia te większe są najlepsze. Są też i małe. Też nimi nie gardzę. Cieszę się z każdego, którego tutaj znajdę. Zobaczcie, ile ich jest. Jest i Krzyś. Przed chwileczką dzwoniliśmy do siebie, bo gdzieś żeśmy poszli w różnych kierunkach. No, ja tutaj, powiedzmy, znam te tereny jak własną kieszeń, ale Krzyś już nie. No i istnieje obawa, że mógłby mi się tutaj gdzieś zagubić i musiałabym jeszcze jego szukać oprócz grzybów. Patrzcie, są kolejne. Ile masz już w koszyczku? Mało, bardzo mało. No to Krzysiu, zapraszam tutaj, do tej plantacji, bo tutaj jest ich bardzo dużo. Zobaczcie jeszcze tutaj w bok. Idziesz i nie ma nic? Popatrzcie, jakie są grzyby. Jest ich naprawdę dużo. Jak na tą porę jest grzybów bardzo dużo. 21 listopada, wtorek, a grzybów jest dużo. A tutaj, tak jak w seksmisji, mogę teraz zawołać: nasi tu byli, nasi. To jest to, co doprowadza mnie do szału. Śmieci. Śmieci i jeszcze raz śmieci w lesie, które ludzie niestety zostawiali, zostawiają i chyba tak naprawdę zostawiać będą. Zawsze gorze, właściwie gorze, zawsze trwa taka duża dyskusja, ogromna dyskusja, wycinać, wykręcać, wyrywać grzyby. Jedni drugich potępiają, krytykują, wręcz ubliżają sobie nawzajem, że robią źle, czynią źle, wykręcając, wycinając czy wyrywając, bo niszczymy grzybnie, grzyby przypadną. Słuchajcie, większej bzdury tak naprawdę nie słyszałam, bo mnie jeszcze w podstawówce moja pani od biologii uczyła i to jest wiedza z podstawówki, że grzyby rozmnażają się przez zarodniki, które znajdują się tu. Tutaj w kapeluszu. To jest owocnik. Trzon owocnika, kapelusz owocnika. I zarodniki znajdują się tutaj. Jak się przyjrzycie, zobaczcie, są tysiące takich dziurek. W tych dziurkach, w każdej z dziurek znajdują się dziesiątki owocników. W jednym grzybie jest ich całe mnóstwo. I z takiego grzyba te zarodniki się rozsiewają. Pytania też w komentarzach było, że dobrze, a jak jest mały grzyb, wycina się, to z czego się rozsieją? Słuchajcie, przecież grzybów w lasach są tysiące. Zostają grzyby duże, których nie zbierzemy. Zostają grzyby, które nadgniją. I to naprawdę nie wpływa na stan grzyba w lesie, na stan ilości grzybów w lesie. W lesie jest masa na wyciąganych korzeni i gdyby tak było, gdyby ta teoria wyrywania, wycinania czy czegokolwiek tam była prawdziwa, to już dawno w lasach grzybów by nie było. A jakoś od dziesiątek lat, rok w rok są wysypy. To wszystko zależy,
ilość grzybów w lasach zależy od wilgotności, od opadów i od gospodarki w lesie, bo jeżeli po takim lesie non-stop jeżdżą maszyny, które wycinają drewno, które kołami ryją tutaj całe to podszycie, runo leśne, ściółkę, to niestety ten grzyb, ta grzybnia zostaje zniszczona. Te owocniki nie mają się gdzie ukorzenić, rozrosnąć, czy jak to już tam powiedzieć. I tak naprawdę tutaj wystarczy tylko troszkę poczytać, cofnąć się do podstawówki, do lekcji biologii i wszystko będzie jasne. Zobaczcie, jaki piękny, a jaki tu jest cudowny. Wow. To są takie grzyby, już te ciemne, twarde, śliczne. Ja też mam kilka takich. Moje. Ale małe. A twoje są większe. Tak. Ty zawsze masz lepsze szczęście ode mnie. Ale zobaczcie teraz. Koszyczki. Zabrałam go na grzyby. Do lasu, w którym nie można nie znaleźć i nie nazbierać grzybów. Panie z myśli Boża tutaj teraz potwierdzam. Pozdrawiam obie panie. Przepraszam. O. Całowałam grzybka i została mi szpilka na ustach. Na ustach. Pozdrawiam tutaj obie panie z myśli Boża. Można jeszcze przyjeżdżać. Grzybki jeszcze są. 21 listopada. Zobaczcie. Trzecia dekada. Tak. A ten pan grzybów nie nazbierał i on zawsze jak dzwonię, rozmawiamy, mówi, zbieram, że... zbieram. Mówi, że grzybów na Podlasiu nie ma, że grzybów nie ma. W moich lasach, na Podlasiu są, w moich lasach nie ma. Są, tylko ty ich nie widzisz. Nie. Wszystko na temat, tu jest porównanie. Tutaj bo ja znaleźć grzybów. Korzystam z swojej gościnności jako ten gość, który wszystkich nie zbiera, ja zostawiam część dla ciebie. To ja właśnie zostawiam tobie... Ciągnę cię jak na sznurku za sobą, co drugiego, przepraszam. I widzisz, i tutaj i nie... pies jest pogrzewany, ciągniesz mnie za sobą, czyli idziesz przede mną, rozminowujesz z grzybków, a mi każesz zbierać to, co ominęłaś. Dziękuję, pozamiatane. Tam, zobacz, rosną kolejne. Dobra. Zbieraj sobie. Dobra, to ja idę zbierać. Idź zbierać, a ja idę zbierać. Ja idę tam, a ty idź tam, żebym ci nie wyzbierała wszystko. Dobra, no to papa. Papa, idę zbierać. Jest i mamusia, znaleźliśmy się i zobaczcie, to dopiero jest, o, grzybek, to dopiero jest moc. I jeszcze kolejnego znalazła. Gdzieś ty tyle nazbierała? W lesie. W lesie, ha, ha, ja mam tyle. Tam gdzieś jeszcze jest trzeci zbierający. Tylko nie wiem, czy pokazywać koszyk, czy nie pokazywać. O, tam widać tylko łebek, główkę. Ubrał się na zielono. Wtopił się w tło lasu. Widać tylko, że coś się rusza. Zapraszamy do kobiecego grona, szanownego pana Krzysia. Nienawidzi, jak się mówi Krzysztof. Idzie. A ocenę, ile żeś nazbierał? Mamusia tu komisyjnie będzie zaraz oceniać twój koszyczek. Ojejku, ja wezmę tego grzybka, którego gdzieś tutaj widziałam. Jest. Grzyby jeszcze są naprawdę w zaskakującej ilości. Tam też ktoś chodzi, ścina. Może uda mi się przybliżyć. Cały czas w jednym miejscu.
co, panie Krzyś, nie wstyd panu? I co, panie Krzyś, nie wstyd panu? To nie. Ja tyle, a... Ja wszystkich nie zbierałem. No to po co pan? Ja jako gość zostawiałem część dla was. Aha, ale by tam tak. Nie chodzili koło ciebie. Poza tym ja stawiałem na jakość. Na piękne grzybki. O, zobacz. Chwileczkę, a u mojej mamusi nie ma jakości? A kto będzie czyścił to? Te wszystkie malutkie, to te, które ty przeoczyłaś. A tak kto to będzie czyścił to wszystko? A nie wiem, ja wam zostawię to. Aha. Tak. Chyba żartujesz. Chyba żartujesz. No, jutro też przyjdę. Nie ma takiej opcji, żebyś ty mi to zostawił. Jutro też przyjdę. A nie, ja tego czyścić nie będę. Grzyby jeszcze są. Idzie naprawdę nazbierać. Tylko co, no już jest teraz chłodniej. W ręce zimno. Przywiózł mi zimno. Także tutaj z tego tytułu się nie cieszę. Do tej pory miałam cieplutko. Wczoraj nawet w komentarzu Bogusiu Krzysia napisał, że zwiał w ciepłe kraje. Tylko, że do tych ciepłych krajów przywiózł zimno. Ja ci powiedziałam, że zimę ze sobą przywiozę. Latem przywiozę. A idź ty, idź ty w butach gumowych z takimi prezentami. Zobaczcie tutaj, jak dokładnie widać spód kapelusza grzyba, ile tutaj jest dziurek. I w tych dziurkach właśnie znajdują się zarodniki, z których to rozsiewają się grzybki. Kochani, niesamowita niespodzianka. Tutaj spotkałam na grzybach, w moich lasach, grzybiarza, który mnie ogląda. Miło mi, Renata. Również Sylwester. Także jestem zadowolona. I tak teraz, ty jesteś tutaj z tych okolic? Nie, nie, z Gryfina. Aż tutaj przygnało na grzybki. Z Gryfińskiego, tak, bo u nas po prostu nie ma, nie? A tutaj jeszcze listopad, już zaraz koniec listopada, a jeszcze idzie. No dzisiaj znaleźć, mamy dokładnie nie? 21. I jak tak. Tam grzybobranie? Nie narzekam. Są, nie? No dwie godziny mam pół wiadra i to 30-litrowego. Tam, o Jezu, kochany. No. No, a długo tutaj już chodzisz? Nie. 2,5 godziny. 2,5 godziny. No my też jesteśmy jakieś 1,5 godzinki tutaj. No mój koszyk już żeście widzieli. Tak, tak. I tutaj, tam stoją wiaderko i reklamowa Sylwestra. Ale nie, to w reklamówce mam jedzenie, nie? A, no to w wiadrze, ale mimo wszystko grzyby jeszcze są, nie? Są, są jeszcze. Tak, że już dużo zgniętych, no ale... Tak, no ja powiem, znaleźć, ja jeszcze tak nie trafiłam na dużo robaczywych, ale nie wiem, czy to by się trafiły te takie z pchełkami. Mm-hmm. Już są, nie? Tak, tak. Już się trafiają, ale mimo wszystko jeszcze grzyby są i to jakie? W listopadzie. W tamtym roku też tak późno były tutaj grzyby, ale chyba takiego wysypu nie było o tej porze, nie, mamcia? Tutaj mamusiu jest o tej porze na pewno, człowiek, nie? Który mnie ogląda. Tam... Nie, ogląda. Ja też chodziło właśnie. Tam chyba mąż chodzi, nie? Nie, to Krzyś. Aha, no, ale nieraz pani z mężem. Krzyś! Tak? Chodź szybciutko! Z mężem, tak, mąż teraz akurat nie został w domu. Aha. No jest dosyć dużo pracy. To... Tak, przyjechał, on był w Bieszczadach. I też tak nazbierał tam rydzów. Kochani, no takiego spotkania to się nie spodziewałam. Sylwester poszedł już do swojego wiaderka i jest tutaj na grzybach razem z bratem. Brat gdzieś tam dalej poszedł i przyjeżdżają aż z Gryfina od kilku lat na grzyby tutaj w te lasy, bo tam u nich z grzybami cienko. Bardzo miłe spotkanie. Pozdrawiam cię tutaj teraz, Sylwester, bo wiem, że będziesz odcinek oglądał. Miło było, naprawdę bardzo miło. Sympatyczne spotkanie, sympatyczny człowiek. Zresztą jak wy wszyscy, wszyscy jesteście sympatyczni, uwielbiam was. No i cóż, no zapraszam was tutaj w te lasy, bo jak widzicie, przyjeżdża wielu. Każdy gdzieś tam tych grzybków nazbiera, nie wychodzi pusto jeszcze 21 listopada, gdzie już z wielu regionów Polski otrzymałam zdjęcia, że macie śnieg, lepicie bałwanki, chwaliliście się, a ja się chwalę grzybkami nazbieranymi w listopadzie. No i cóż, kochani, trzymajcie się, żegnam się dzisiaj z wami. Jedziemy już teraz do Domciu. Na co? Kto teraz mi tutaj odpowie? Na co jedziemy?
nie dokończę. Piszcie w komentarzach. Nie odpowiadam na nie. Słuchajcie, nie mam czasu. Goni mnie tutaj praca. Jest jeszcze jej dużo, ale komentarze czytam. Niebawem pojawi się live. Miał być dzisiaj, ale mam problem z internetem. Jakaś awaria, dopiero jutro mi usuną, więc prawdopodobnie jutro, w środę bądź czwartek pojawi się live, to sobie porozmawiamy. Już dzisiaj wszystkich zapraszam, jeszcze będzie powiadomienie na społeczności. Także zapraszam na live'a, później będzie u Krzysia na kanale. A dzisiaj żegnam się z Wami i do następnego, a my jedziemy na... Pa, pa!